www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie, 6 lipca na porannej analizie technicznej. Teraz troszkę rzadziej nagrywam, bo są wakacje, więc też jakieś tam wyjazdy w ciągu tygodnia, ale będę się starał już powrócić do normalnej formy. Słuchajcie, zapraszam na grupę naszą kryptospekulanci.pl, link macie w opisie, materiały szkoleniowe, codzienne live na żywo o 20, codzienne poranne odprawy z analizami, strategie, trading na żywo i inne rzeczy. Pamiętajcie, że dołączając do grupy macie również grupę KS Pozycje. Okay? Tutaj prowadzimy kilka coinów albo czekamy na zakupy kilku coinów. Tutaj się zmienia to wszystko, więc tutaj pamiętajcie o tej drugiej grupie, że ona jest. Link do tej drugiej grupy możecie znaleźć w moje pozycje. Tutaj dokładnie. Okay? Dobra. Troszkę sukcesów wczorajszych, no bo zawsze z tymi sukcesami warto się podzielić, ale też powiem o jednej stracie małej, więc gdzie tu nasze te wejścia, nasze wejścia. Więc moje tutaj wczorajsze wejścia, no i też grupowiczów, jeżeli polowali, to na Litecoina. Polowaliśmy na przełamanie tego OPDK. Pierwsza próba gdzieś tutaj była tego shorta, zakończona u mnie przynajmniej na minus 300 dolarów stop loss, więc strata była lekka. Ale, że tak powiem, ja się nigdy nie poddaję, więc druga próba, no już zakończona na wynik tu 1100, minus 300 trzeba by tu odliczyć. No i jeszcze była wczorajsza, wczorajsze było Ethereum jeszcze, ale tego Ethereum coś nie widzę. Aha, tutaj. Czyli tutaj dokładnie z tej strefy złapanie szczytu, co i tak się spóźniłem troszkę, bo złapałem na 1.169, bo akurat poranną odprawę nagrywałem, kiedy to było, no ale też się udało. Tak, to z sukcesów, no i na BNB wczoraj malutki stop loss był ze strat, no ale ogólnie bilans dnia wczorajszego na ładny, duży plus. Dobra, słuchajcie, podstawowa rzecz, staking na Binance. Jeżeli posiadacie jakieś monety na Binance, to warto byłoby je stakować, tak? Teraz na przykład na BNB jest 14 dni na 55,5%, tylko pamiętajcie, że to jest skala roczna, prawda? Natomiast jeden BNB można zablokować. Jeżeli macie jakieś wolne środki, na przykład USDT, no to mi akurat nie pokazuje, ale nie chcę na stały staking, tylko chcę, czekajcie, handel, zarobki, Binance zarobki. No to na przykład tutaj macie bardzo dużo tych ofert, prawda? I na przykład USDT jest na oprocentowaniu 10% elastycznym, czyli możecie wkładać, wykładać, kiedy wam się podoba. I tak samo jest BUSD, więc jak macie jakieś, nie wiem, wolną kwotę na zakupy, czy macie na giełdzie, to warto włożyć to właśnie na te elastyczne oszczędności i odsetki codziennie będą wam migrować na wasze konto spot, lub jeżeli zaznaczycie automatyczny transfer, no to odsetki będą trafiać do tej puli waszej stakowania i będzie taki procent składany, prawda? Czyli te odsetki, które wypracowaliście w dniu poprzednim, trafią też do puli i też będą zarabiać, więc bardzo fajne. Oprócz tego bardzo dużo monet, tak? Jeżeli jakieś tam drobne monety gdzieś tam sobie kupiliście i macie na przykład, nie wiem, chilis, no to warto byłoby też sobie, czyli jest na 10%, warto by sobie to wrzucić, niech sobie to, że tak powiem, te coś tam zarabia, prawda, dopóki nie będzie jakiejś hossy. Zapraszam również na Twittera, słuchajcie, na Twitterze publikuję filmy takie dla początkujących, więc tu będą się pojawiać co tydzień, nie wiem, jeden, dwa filmy będą się pojawiać, więc jeżeli chcecie troszkę wiedzy zdobyć więcej od praktyka, który gra na rynku i który wam powie o tym, czego należy unikać,
i jak należy podchodzić do rynku, no to Twitter kryptospekulanci, też link w opisie jest, małpa moje BTC, więc tutaj można byłoby pośledzić. Zaczynamy od BTC, słuchajcie. BTC bardzo jasna sytuacja tak naprawdę. Tutaj możliwe były spadki, natomiast przetestowaliśmy jeszcze raz tą strefę. Okay. I teraz tak, bardzo prosta rzecz. Jeżeli ta strefa zostanie przebita, no to raz, dwa, trzy w górę, prawda? Jakie targety na górę? To jeszcze będę ustalać. Tam jest chyba 24 tysiące, przepraszam, 24 tysiące dolarów i wyżej, więc tutaj będziemy jeszcze ustalać. Na razie nie ma co się za to brać, ponieważ jeszcze nie przebiliśmy tej strefy całej podażowej, tak? Więc mamy sytuację, gdzie raz się odbiliśmy, ok, teraz się drugi raz odbijamy i jeżeli trzeci raz będziemy atakować i nie będzie większego odbicia, albo w ogóle przebijemy, ważne, żeby tu jakaś świeca się zamknęła, najlepiej czwórka jakaś na interwale H4 czy na interwale H1, żeby się tu jakaś w tej strefie, to jest strefa od 2647 do 20922, jakby się tu zamknęła jakaś świeca, tak? Czyli korpusem, gdyby się zamknęła, no to byłaby no fajny sygnał do dalszych wzrostów. Natomiast dopóki się to nie stanie, no to cały czas patrzymy spadkowo na Bitcoina. Jeszcze raz powtórzę, tutaj się odbiliśmy, też to łapaliśmy, więc tutaj będzie prawdopodobnie druga reakcja. Jeżeli by jej nie było, to 17 tysięcy na chwilę obecną, 197. Tam powinna być reakcja, w najgorszym przypadku 16,457, a w bardzo najgorszym 14 tysięcy. Więc tak naprawdę jest tych stref troszkę tutaj popytowych, dużo jest tych stref popytowych tutaj. Natomiast ja osobiście liczę, jeżeli byłyby spadki, no to będę rozgrywać to właśnie z tej zielonej strefy, tak? Czyli tutaj liczę na jeszcze jedno. Na jeszcze jedno odbicie. No i tyle, Bitcoin załatwiony, tutaj nie ma co wiele kombinować. Tak jak mówię, ta strefa musi zostać przebita, żebyśmy mogli wybić ten szczyt. Tak, jak ona zostanie przebita, to ten szczyt wybijamy i tu będziemy się zastanawiać, gdzie dalej są strefy podażowe, czyli te strefy, gdzie cena będzie bić w dół, gdzie cena będzie reagować w dół. Dobra, słuchajcie, z takich monetek, no to mam dla was NIO. Takie chińskie Ethereum. Tak wygląda ten wykres. Ten NEO jest teraz na takich historycznych minimach. Ja mam go w strategii 5%. Słuchajcie, jeżeli chcecie zarabiać pasywnie na krypto, to również na grupie macie taką strategię 5%, gdzie nic nie robiąc, a wkładając jeden określony kapitał, macie regularne, że tak powiem, zyski z giełdy. I to duże zyski, nie małe zyski. Więc ten NIO jest teraz w takich historycznych minimach. I teraz tak, na chwilę obecną na NIO mam strefy zakupowe 3. Ok, 3 strefy zakupowe. Każda powinna być prowadzona indywidualnie. Nie uśredniamy, nie wrzucamy tego do jednego worka, tylko prowadzimy indywidualnie każdą pozycję. To jest 7,33, 6,55, 5,38. Natomiast nie wiadomo, czy tam dojdziemy do tych stref, okay? Bo już jesteśmy po naprawdę dużych spadkach, ale mimo wszystko, gdybyśmy mieli tam dojść, no to to są strefy, w których ja mam ustawione zlecenia zakupowe. Podkreślam, ja mam, prawda? I z tych stref będę kupować. Natomiast ja cały czas mam NIO, bo gram go na strategii, więc mój NIO jest w strategii. A teraz patrząc na ten ruch, no jesteśmy w takim ruchu bocznym, prawda? Więc z tego ruchu bocznego, no tak naprawdę nie wiemy, co się urodzi, czy góra, czy dół. Bo pamiętajcie, jak nie ma trendu, no to tak naprawdę rynek jest zatrzymany. Jeżeli jest rynek zatrzymany, to tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę jest większe prawdopodobieństwo pójścia w górę. Okay? Na chwilę obecną się tu zatrzymaliśmy, ale gdybyśmy dostali te następne spadki i tu trzeba patrzeć na Bitcoina, co on zrobi. Czy on tutaj się zatrzyma na tej 618, przetestuje ją i z powrotem będzie spadał, czy ją przebije. Jeżeli ją przebije, no to można by się pokusić też o tego NIO, jeżeli wyjdzie z tej strefy, prawda? To już sobie musicie sami, że tak powiem, przekalkulować, ale patrząc na Bitcoina, ok? Bez patrzenia na Bitcoina nie ma. Natomiast gdyby były spadki, no tak mówię, te trzy
dokładnie te trzy strefy. Słuchajcie, w poprzednim wideo mówiłem, że ta bessa długo nie potrwa, ok? Tylko pamiętajcie, że to, że wyrysuje nam się dołek bessowy, ok? Czyli nie wiem, pod koniec lipca ja planuję, że rynek ruszy, bo tych spadków nie będzie dużo, to pamiętajcie, to nie oznacza, że lecimy na ATH, ok? Tylko to oznacza, że będziemy powoli, miesiąc po miesiącu, budować trend, czyli już nie będzie wybitego dołka, prawda? Też nagrałem o tym właśnie materiał, możecie sobie sprawdzić na Twitterze. Początkujący gracz Hossa i Bessa, ok? To sobie sprawdźcie, jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest Bessa, bo 90% ludzi nie rozumie, czym jest Bessa, ok? I kiedy kończy się Bessa. Pamiętajcie, że Bessa kończy się z ostatnim najniższym dołkiem, tak samo jak Hossa kończy się z ostatnim najwyższym szczytem. Dobra, tyle. Słyszymy się w piątek. Napiszcie jakieś alty, jeżeli macie do analizy, bo coś bym przeanalizował chętnie. Jakieś strefy mógłbym wam porobić wejścia lub ogólnie spojrzeć na monetę, więc o to bym prosił o komentarze z jakimś altem lub jakieś inne komentarze, jak to woli. Tyle. Miłego dnia wam życzę i do usłyszenia w piątek. Trzymajcie się, hej.